Witam ponownie na moim kanale o medycynie na luzie, bez pośpiechu, bez paniki, bez interesownie i rzeczowo. Nazywam się dr Sylwester Mińko, jestem lekarzem emerytowanym, specjalistą w anestezjologii, w medycynie ogólnej, w medycynie bólu i w akupunkturze. Dzisiejszy odcinek poświęcić chciałbym bólom neuropatycznym. Bóle te powstają zawsze poprzez uszkodzenie włókien albo komórek nerwowych, obojętnie gdzie. Obojętnie gdzie. Czy to w nerwie obwodowym, czy to w rdzeniu kręgowym po urazie, czy w mózgu, na przykład po udarze mózgu. Są to najcięższe przeżycia bólowe, wymagają natychmiastowej interwencji i rzeczywiście pacjenta trzeba przyjąć w trybie nagłym. Uszkodzeniu ulegają włókna nerwowe, ale także włókna, znaczy nie tylko włókna bólowe, ale także włókna układu wegetatywnego. Po tych uszkodzeniu dochodzi do procesów regeneracyjnych, i to powoduje nadmierną aktywność tych komórek nerwowych, które wywołują ból bez uchwytnej przyczyny. Typowy ból, są właściwie dwie rzeczy, które dotyczą wszystkich bólów neuropatycznych, o których będę mówił. Po pierwsze, jaki to jest ból? Ból jest piekący, kłujący, palący, rozdzierający, strzelający, elektryzujący, przypominający porażenie prądem. Często towarzyszy mu mrowienie i zaburzenia czucia. Jeżeli dotknięte są też włókna układu autonomicznego, wegetatywnego, to mamy obrzęki, zaczerwienienie skóry i zaburzenia wydzielania potu. Pierwszym obrazem chorobowym jest tak zwana neuralgia nerwu trójdzielnego. A jeszcze zanim o niej opowiem, powiem, że zawsze wspólną cechą jest też, że ten rodzaj bólu reaguje zawsze na leki przeciwbólowe typu opioidy, na leki przeciwpadaczkowe i na leki trycykliczne, leki antydepresyjne. Neuralgia nerwu trójdzielnego, krótko nerw trójdzielny, unerwia twarz po obu stronach. Raz jeden trójdzielny, pierwsza część jest do kąta oka, druga część do kąta ust, trzecia poniżej. Bóle występują jak błyskawice i trwają kilka sekund, ułamek sekundy do kilku sekund. Po nich następuje okres refrakcji, że czynniki wywołujące ten ból nie wywołują następnego bólu. A co wywołuje ten ból? To jest mówienie, dotknięcie językiem zębów, przeciąg, ciepłe napoje, zimne napoje, jedzenie w ogóle. Życie jest mycie zębów, przeciągi. To wszystko może wywołać bardzo szybko. Ci chorzy boją się otworzyć usta, boją się cokolwiek powiedzieć. Cały dzień jest zdominowany atakami bólu. I oni unikają wszystkiego, co w ogóle mogłoby ten ból wywołać. Jeżeli te bóle znajdują się w drugim albo trzeciej części nerwu trójdzielnego, to znaczy dotyczą też zębów, to chory co robi? Idzie najczęściej do dentysty. I to jest bardzo, bardzo niedobre, ponieważ dentysta co widzi? Widzi zęby. I zaczyna szukać w zębach przyczyny bólu i zaczyna ewentualnie, co jeszcze gorzej, wiercić i wykonywać różne zabiegi i to pogarsza tylko sprawę. To jest tak, jak kto ma młotek, to szuka gwoździa. Jaka jest przyczyna tej neuralgii nerwu trójdzielnego? Przyczyną jest
wykrywalną przyczyną, bo są też przyczyny, których nie możemy znaleźć, wykrywalną przyczyną jest bezpośrednie sąsiedztwo na podstawie, na bazie czaszki nerwu trójdzielnego z tętnicą, która drażni przez swoje pulsujące ruchy tenże nerw. Jeżeli tak jest, to nie ma większego problemu, można to rozwiązać operacyjnie, to jest zabieg neurochirurgiczny, ale jeżeli nie ma przyczyny, to pozostaje nam tylko podawanie leków. Ponieważ ten ból jest tak silny, że rzeczywiście jest trudny do wytrzymania, potrzebna jest natychmiastowa interwencja i tą interwencją, która najszybciej daje poprawę, to jest infuzja dożylna z fenytoiny. Pozwala to najszybsze złagodzenie bólu, które trwa kilka godzin, ale te kilka godzin pozwalają na rozpoczęcie terapii tabletkami. I tutaj mamy, jak mówiłem, leki przeciwpadaczkowe z lekiem z wyboru, tylko w tym stanie jednym, jest karbamazepina albo okskarbazepina. Inne leki można podawać, jeżeli te są nietolerowane, albo mają objawy, albo nieskuteczne. Kiedyś leczono to radiofrekwencją, niszczeniem, przysmażaniem zwoju, tak zwanego zwoju Gansera, to jest zwój komórek nerwowych, ale ta poprawa była krótkotrwała. Dlaczego? Bo znowu mamy do czynienia z uszkodzeniem części układu nerwowego i to uszkodzenie, jak powiedziałem na początku, powoduje procesy regeneracyjne i dalej rozwija się ból. Jeżeli podaje się karbamazepinę, konieczne jest ustalenie pewnego poziomu, który zapobiega powstaniu ataku. Jeżeli mimo to powstanie atak, znowu infuzja z fenytoiny i ewentualnie podwyższenie dawki karbamazepiny. To jest pierwszy obraz. Drugi to jest neuralgia po półpaścu. Półpasiec jest chorobą wirusową. Wirus ospy wiecznej, którym zaraziliśmy się w dzieciństwie, spoczywa długie lata, śpi. Ale jeżeli w jakiś sposób zostanie osłabiona odporność ustroju, budzi się i powoduje półpasiec. Jakie są objawy tego półpaśca? To są zaczerwienienie skóry, świąd, po kilku dniach bóle w pewnym segmencie kręgosłupa. Po kilku dniach pojawia się zaczerwienienie, pojawiają się pęcherzyki, które trwają 3-4 tygodnie. Widać potem blizny po nich, ale to jest tylko szczyt góry lodowej. Główne zmiany zachodzą w zwojach nerwowych przykręgosłupowych. W ostrej fazie przede wszystkim, kiedy jest już diagnoza jasna, że pojawiają się pęcherzyki, pojawia się zaczerwienie, trzeba podać acyklowir i to w dużej dawce. Kilka razy dziennie 800 mg. To jest leczenie jak przyczynowe, które jest antywirusowe, przeciwwirusowe. Im później się go rozpocznie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że rozwinie się neuralgia nerwu w tym okresie, w tej okolicy, która jest później problemem. Im starszy pacjent jest, tym większe prawdopodobieństwo rozwoju tej neuralgii. W ostrej fazie należy stosować analgetyki, na przykład tramadol, trycykliczne środki antydepresyjne albo środki przeciwpadaczkowe. Przynosi ulgę również pasta cynkowa albo chłodzenie. Stosunkowo nowym lekiem, nie tak bardzo, ale stosunkowo jakieś 10-12 lat, jest lidokaina w formie plastra, którą przykleja się na tą okolicę, która jest nadwrażliwa i bolesna, przez 12 godzin na dobę. Po dwóch, trzech dniach po zmianie tego plastra ciągłej zmniejszają się objawy i następuje
następuje polepszenie. I jak zwykle w innych sytuacjach, kiedy to nie pomaga, leki przeciwpadaczkowe, trycykliny, środki antydepresyjne i opioidy. Co jest jeszcze ważne w tej półpaństwu? Jak powiedziałem, wirus aktywuje się, kiedy układ odpornościowy siada. A siada najczęściej przy chorobach nowotworowych. My musimy w każdym przypadku, kiedy pojawia się półpasiec, udowodnić pacjentowi przy pomocy badań, które trzeba przeprowadzić, że on nie ma raka. I o tym trzeba pamiętać. Bo choroby nowotworowe osłabiają odporność. Tyle co neuralgii po półpaścu. Ogólne uszkodzenie nerwów spowodowane przez działanie toksyczne substancji to jest polineuropatia. Z polineuropatią mamy do czynienia w cukrzycy, w chorobie alkoholowej, z braku witaminy B12 i po stosowaniu cytostatyków z powodu chorób nowotworowych. W przypadku polineuropatii cukrzycowej odpowiedzialne za to są wysokie stężenia cukru, które spowodują zmiany naczyniowe w drobniutkich naczyniach krwionośnych, które zaopatrują nerwy obwodowe. Objawy najczęściej dotyczą stopy, podudzia i palców u rąk. I nie odpowiadają one przebiegowi nerwów. Tak jakby się mówi o bólach skarpetkowych albo rękawiczkowych. Poza tym jest zaburzenie czucia wibracji i zaburzenia równowagi. Chorzy mówią, chodzę jak po wacie, albo właśnie wibracje badamy kamertonem, przykładając go do kostek, czy to w nadgarstku, czy przy paluchach. Ważnym elementem, szczególnie znaczy, jeśli chodzi o alkoholową polineuropatię, czy z braku witaminy B12, to jest odstawienie alkoholu i zaopatrzenie chorego witamina B12. Jeśli chodzi o cukrzycową przyczynę, to w pierwszym rzędzie musi być idealne ustawienie cukrzycy. Idealne. Bez większych wahań poziomu cukru. Żeby zapobiec uszkodzeniom, można, jeśli objawy są wczesne albo tylko się zaznaczają, można zastosować infuzję z kwasem alfa-liponowym. Jeszcze raz, kwasem alfa-liponowym, który później można podawać w formie tabletek. Znowu skuteczne są preparaty przeciwpadaczkowe, antydepresyjne. W przypadku polineuropatii cukrzycowej celowe jest, możliwe jest leczenie przez bezpośrednią elektrostymulację rdzenia kręgowego. Nazywa się to SCS, von Spinal Cord Stimulation, co nie tylko uśmierza ból, ale też poprawia ukrwienie w kończynach, mikrocyrkulację. I na przykład jeżeli są obrzodzenia, co często się zdarza w zaawansowanej cukrzycy, to one się goją lepiej. Inną metodą, której nie wolno stosować, jeżeli są obrzodzenia, to jest wysoko skoncentrowana papryka chili, kapsaicyna w formie plastra. Stosowanie tego jest dość, powiedzmy, jak to nazwać, związane z pewnym zachodem, ponieważ najpierw trzeba chorego znieczulić, ponieważ zastosowanie plastra bezpośrednio na skórę powoduje ból jak przypiekanie ogniem. Nikt tego nie wytrzyma. Więc najpierw musi być potraktowany maścią znieczulającą, a potem pójdzie dopiero ten plaster z chili. Uszkodzeniu zostają przez to receptory czuciowe, i których regeneracja
trwa około 8 miesięcy, czyli chory jest wolny od dolegliwości przez około 8 miesięcy. Następnym ciekawym zjawiskiem jest ból fantomowy. Co znaczy ból fantomowy? Ból odczuwany w częściach ciała, które nie istnieją, których już nie ma, których już nie ma. To znaczy po amputacji, czy to zamierzonej operacji chirurgicznej, czy też po urazach, kiedy kończyna górna czy dolna jest odcięta. Co się wtedy dzieje? Chory odczuwa, na przykład, odczuwa ból w paluchu stopy, której już nie ma. Właśnie w paluchu, nie tam, gdzie jest blizna, czy tam, gdzie było uszkodzenie, tylko właśnie w paluchu, albo w małym paluchu. Dlaczego tak jest? Bo w tym momencie, kiedy zostanie kończyna amputowana, obszary w mózgu, które przyjmują bodźce z tej okolicy i kierują bodźce na tą okolicę, koordynujące odczucia i sterowanie amputowanych części ciała, stwierdzają nagle, że są sfrustrowane. Nie ma żadnych informacji stamtąd, a wysłane sygnały nie docierają, nie mają odbiorcy. Jak to się dzieje wtedy, jak to się dzieje w mózgu, że takie coś zachodzi, nie wiemy jeszcze, ale taka sytuacja ma miejsce. Co możemy zrobić? Jeżeli w obrębie kończyn górnych jest ból fantomowy, możemy robić serię blokad tak zwanego ganglion stellatum, który znajduje się mniej więcej tutaj, po obu stronach naturalnie. Pozytywne jest też leczenie kalcytoniną, a nikt nie wie dlaczego. Tak samo leki przeciwpadawkowe, opioidy i leki antydepresyjne. Szczególnie interesującą i właściwie w tej chwili dominującą metodą leczenia fizjoterapeutycznego jest tak zwana metoda lusterkowa. Na czym ona polega? Polega ona na tym, że chory w pozycji półleżącej dostaje naprzeciwko kończyny zdrowej lustro. To znaczy mózg widzi dwie kończyny. Jednej co prawda nie ma, ale on tego nie widzi, bo widzi odbicie lewej nogi na przykład i uważa, że to jest noga prawa. I w ten sposób dochodzi do przebudowy, do uporządkowania tej przebudowy w mózgu, która nastąpiła wskutek amputacji. Jeżeli się planuje amputację, to dobrze jest przeprowadzić ją oprócz znieczulenia ogólnego, lekkiego w tym przypadku, znieczuleniem przewodowym, to znaczy albo znieczuleniem periduralnym albo rdzeniowym. Mamy jeszcze następny obraz chorobowy, też dość ciekawy. To jest kompleksowy zespół bólu regionalnego, w skrócie CRPS, typ 1 i typ 2. Typ 1 się nazywało kiedyś sudek, a typ 2 kauzalgia. To jest też ciekawy fenomen, że u niektórych ludzi to jest indywidualna reakcja na uraz. Mogą to być urazy błahe, mogą to być urazy powierzchowne, może to być złamanie w okolicy nadgarstka najczęściej, ale też w stopie, w okolicy kończyny dolnej. Są urazy, ukąszenia na przykład. Normalnie goją się one bez problemu, ale u niektórych ludzi jest indywidualna reakcja, która powoduje to, że następuje obrzęk, następuje ból, odpowiedź wegetatywna, zaczerwienienie skóry, nadwrażliwość na dotyk, zakłócone jest wydzielanie potu. Lekki dotyk piórkiem nawet powoduje ból. To jest, nazywamy to hyperestezją. Zabarwienie skóry i wzrost paznokci jest też zakłócony. Dochodzi do znikania substancji kostnej. To jest też ciekawe. Po wielocząstkowym złamaniu na przykład przedramienia. Goi się to u niektórych bez problemu. A uderzenie, czyli lekkie zranienie w okolicy ręki prowadzi do rozwoju tego rodzaju zespołu. Co jest ważne w tej sytuacji? I to właśnie może dotyczyć każdego, kto będzie miał złamanie właśnie kości promieniowej przedramienia.
wczesne rozpoznanie. Jeżeli, to jest trudne czasem, bo jeżeli przedramię jest w gipsie, to puchnie, no, nie wiemy, czy to jest z powodu złamania, czy to jeszcze reakcja jest. Jeżeli jest obrzęk, jeżeli jest są te wszystkie objawy, o których mówiłem, najwcześniejsze rozpoznanie i niezwlekanie z początkiem leczenia. Najskuteczniejszym jest podawanie znowu kortyzonu w tej sytuacji, w tym konkretnym przypadku. Oczywiście pod osłoną błony śluzowej żołądka i leków z grupy niezapalnych leków, niesterydowych leków przeciwzapalnych. Również stosuje się miejscowo, ale naturalnie nie tam, gdzie jest gips, krem z DMSO, co znaczy dimetylsulfotlenek 50%, który ma bardzo dobre działanie. Przypisuje mu się dobre działanie, ja tego akurat nie stosowałem. Jeżeli dotyczy to kończyn górnych, można zastosować już wspomnianą blokadę zwoju gwiaździstego, ganglostellatum. I jednocześnie, znowu multimodalnie, wielokierunkowo, zabiegi fizjoterapeutyczne, drenaż limfatyczny, ergoterapia, praca, ręce muszą pracować. Łagodzi to ból. Łagodzi i pozwala na utrzymanie funkcji. Naturalnie znowu leki przeciwpadaczkowe, antydepresyjne i opioidy, jeżeli to nie przynosi poprawy. Na tym zakończyłbym cykl o bólu. W następnym odcinku będzie takiego swego rodzaju podsumowanie, o czym należy zapamiętać, co należy zapamiętać z tego wszystkiego. Jeśli Państwa to interesuje, proszę zasubskrybować mój kanał. O, tym razem wyszło mi dobrze. I jeśli chcecie być informowani o dalszych, i proszę nadal o komentarze i o sugestie.